No cóż, no, debiut w Pucharze Świata. Zawsze jest to jakaś miła niespodzianka we doświadczenie, no ale no, niestety nie wyszło to tak, jakbym chciał. W letnim Grand Prix też podobnie było, tylko że tam na treningach się całkiem nieźle prezentowałeś. Brakuje tutaj trochę takiego skakania jeszcze? No tak, no w sumie to są pierwsze dzisiaj skoki na śniegu, dopiero zaczynamy wchodzić ten sezon zimowy. Myślę, że potrzeba mi trochę obskakania się na tym śniegu, na tych torach lodowych. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. A tych nerwów było sporo? No wiadomo, no. Zazwyczaj nie skacze się przed taką publicznością. Są to takie jedne z pierwszych skoków przed kibicami, więc zawsze trochę inaczej się to odbiera. Jakie warunki tutaj? Bo wygląda na to, że mocno nierówno na tej skoczni jest. No tak, no spad jest dość ciężki, no ale cóż, w ogóle cóż, że udało się to przygotować i brawo tu dla organizatorów, że poradzili sobie z tym. Bartek, jakie emocje ci się towarzyszyły? No fajne emocje przede wszystkim. Tak, oceniam pozytywnie, na pewno jakieś nowe wnioski wyciągnę z tego, z tych kwalifikacji i myślę, że będę je wdrażać w swoją karierę i już nie będę popełniać takich błędów, już nie będę się tak stresować przede wszystkim. W jednym skoku to rzeczywiście wszystko może się zmienić w sensie takiej mniejszych nerwów? To jest dopiero początek sezonu, wiadomo. Pierwsze zawody, pierwsze skoki na śniegu to był w kwalifikacjach trzeci skok, więc trzeba było się przyzwyczaić, więc mogę być zadowolony. Może ten skok nie był super, bo lądowanie takie sobie, ale daje mi to dużo radości, te kwalifikacje i jestem pełny nadziei przed tym sezonem. Lądowanie takie sobie, bo trochę strach przed z tymi warunkami na skoczni? Trochę tak, ale nie jest jakoś tragicznie. Przede wszystkim tak, trzeba się przyzwyczaić do tego śniegu, wiadomo, na igielcie lepiej trochę widać. Ja jakoś mam taki problem właśnie z tym, żeby się przestawić i fajnie sobie wylądować. Ciężko się ląduje, jest trochę nierówności, ale myślę, że jeśli by każdy poskakał trochę więcej skoków na tej skoczni, to już przyzwyczaiłby się. Nic nie zmieni się w czołówce na Dalsajce, ze Słowenii na miejscu niezwykłe. No według nas takie dobre wejście w ten sezon, naprawdę. No dobre mi się. Drugi skok na treningu był naprawdę fajny, teraz był trochę gorszy, ale myślę, że okej. Okay, no, w niedzielę jest konkurs i w niedzielę trzeba się pokazać, jak na przestrzeń. Jakie pierwsze czas tej przebudowanej malinki? Nie ma jakichś dużych różnic, tyle że dzisiaj to były nasze pierwsze skoki na śniegu i no, warunki są troszeczkę, no nie troszeczkę, są bardzo ciężkie. Ten zeskok dzisiaj jest bardzo twardy, bardzo nierówny i no, o ile w powietrzu i na jeździe czuję się pewnie, o tyle dziś niestety trochę przy lądowaniu no nie czuję się zbyt pewnie. Czulał pan trener trochę na ten zeskok przed skokiem? Tak, mówił, że żeby po prostu pierwszy skok, że tak powiem, nie szarżować z lądowaniem, żeby nie lądować od razu może z telemarkiem, tylko po prostu trochę bardziej zachowawczo. Nieprzesadzone te pogłoski o tym, że rzeczywiście gdzieś tam doskakujesz do tych najlepszych w kadrze, bo właściwie no, każdy skok tutaj można powiedzieć udany. Zobaczymy jak będzie w niedzielę, ja dam z siebie wszystko i myślę, że będzie dobrze. A ty dzisiejsze trzy skoki tutaj w Wiśle jakoś, nie wiem, pomogły ci troszeczkę, żeby tak się oswoić z tym sezonem, z tymi skokami tutaj? Czy trochę na pewno tak, ale myślę, że już na ostatnim obozie prezentowałem dosyć równy, dobry poziom, także jest okej. Tory lodowe też, można powiedzieć, testowane przez taką liczbę zawodników, tutaj one są w porządku, pasują wam tutaj? Myślę, że tak, są okej. Co jest teraz, a jaki masz cel na ten sezon? Tak ogólnie, jak do tego podchodzisz? Ja mam jeden cel na ten sezon, równe, to znaczy, żeby dawać siebie zawsze 100% i oddawać swoje skoki. Rozmawiałem z panem Apoloniuszem Tainerem i powiedział, że jest z ciebie bardzo zadowolony, patrząc na ostatnie dni. To chyba też pomaga, dodatkowa motywacja. No tak, na pewno, fajnie, że trener też jest zadowolony.
zadowolony, myślę, że nie tylko ze mnie, ale też ze wszystkich. Na treningi ze Stefanem Bongaherem wprowadził coś nowego w tym okresie przygotowawczym? Czy jak to wyglądało? W porównaniu do zeszłego sezonu? Nie, było, myślę, że było całkiem... Znaczy głównie dużo bardziej skupialiśmy się na takich małych, drobnych szczegółach. A coś konkretnie u ciebie na przykład? Z czym sobie musiałeś poradzić? Nie, to ogólnie o ułożenie stóp, o ułożenie kolan i ogólnie o całą sylwetkę. Pokazywał, że detale robią różne. Tak, detale.